Witamy i zapraszamy na najnowszy odcinek programu Co Tam, bo my dobrze wiemy, co i jak słychać w świecie, w Polsce i w Europie. Dzisiaj będziemy zajmować się bardzo poważnymi sprawami, bo czasem jest tak, że pomimo, że my jednak jesteśmy takimi wesołymi osobami, tak? Takie śmieszki z nas, prawda? To trzeba zająć się poważnymi sprawami. Dzieją się w Polsce rzeczy ważne, takie jak na przykład... Konstytucja. Konstytucja, tak, dzieje się w Polsce konstytucja. Tak. Dlatego my się dzisiaj zajmiemy piłkarską B-klasą. To jest bardzo ważny temat, zwłaszcza, że osoba, która tutaj przyjdzie, nie jest postrzegana jako sportowiec albo piłkarz, a powinna być w ten sposób postrzegana. To co? Okazuje się, że nasz gość gra w pewnym klubie, ale nie powiemy jeszcze wam w jakim. Zaprośmy naszego gościa. Czekaj, może zróbmy tak. Wy znacie go z takich piosenek jak... Dalekie podróże, tylko czerwone róże, cichutko wyszeptała, więcej nic nie chciała. I z takich piosenek jak... Czy ty weźmiesz ze mną ślub i bądź albo lub, to nie wchodzi w grę. Panie i panowie, przed wami Karol Zawrotniak, formacja Defi. DJ powinien grać w tle muzykę, ale nie mamy na DJ-a. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, witam. Ale to było spontaniczne, w ogóle my się wcześniej nie widzieliśmy. Przechodził obok. Tak, tak było. Dzień dobry, Karolu. Po pierwsze, bardzo nam miło, że jesteś i że przyjechałeś. Jechałem w górę akurat i zajechałem. Jesteś po drodze. Do Radomia słyszałem, że się wybierasz akurat. Nie widzicie? Przecież słyszę. Karol, powiedz, co tam? Co tam słychać u ciebie? Panowie, no. Co słychać? No, po staremu. Wszystko w porządku, nie? Trzeba się cieszyć. Koncerty jakieś grasz, coś się dzieje? No i tam, dwa jakieś zagram. Dwa. Jednego dnia. Karol, no dobrze, bardzo się cieszymy, że jesteś. To, co sobie obiecaliśmy z Konradem przed rozpoczęciem rejestracji, tak, że przedstawimy cię nie tylko jako piosenkarza, nie tylko jako gwiazdę disco, ale też jako osobę, która uprawia sport, bo my na tym sporcie chcielibyśmy się skupić. Boję się waszych pytań, ale zaczynajmy. Jakie barwy reprezentujesz? Właśnie, muszę od razu cię przeprosić z góry. Miałem przyjechać w dresie. No właśnie. A wziąłeś sweter? No. Wziąłem sweter. Jak wyjeżdżałem o 4 nad ranem, było 10 stopni, więc proszę mi wybaczyć. Miałem przyjechać w dresie, ale wczoraj mieliśmy trening, więc podejrzewam, że dzisiaj długo byśmy tutaj nie wystali. No dobrze, to teraz zaprezentujemy strój z klubu piłkarskiego Karola. Proszę bardzo, naciśnij ten przycisk. Klub piłkarski Karola. Błękit Cyców! Nie ja wymyślałem nazwę. Dlaczego Błękit Cyców? Jaka jest błękit... historia? Ogólnie nazwa miejscowości, z tego co czytałem, z tego co wiem, pochodzi od nazwy jakiegoś materiału. Tak. Bez żadnych skojarzeń. Gdybyście się zastanawiali, gdzie leży Cyców, to pokaż tutaj na naszym globusie Polski. Tu mamy Lublin, więc to gdzie to będzie? Lublin. Łęczna. Obok Łęcznej, obok tak jest. Łęcznej. Tak jest. Tutaj dokładnie. Niedaleko są Niemcy. Tak, właśnie, to jest lubelskie Trójmiasto, Mielisz, Cyców, Niemce. Nie chciałem o tym mówić. Wszystko ale... się zgadza, tak? Ale tak jest. Dobrze, jak zaczynałeś, skąd wziąłeś się w tym klubie i w ogóle? Z racji tego, że jest to bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, mieszkam w miejscowości Głębokie, bardzo, bardzo ładnej, zapraszam, tam jest jeziora. Głębokie jest obok Cycowa. Tak. Głębokie, Cyców, dobra, okej. Okay. Wszystko to? No i co dalej? Ja zawsze od małego bardzo, bardzo kochałem grać w piłkę, a że mi to nie wychodzi, nie wychodzi tak, jakbym chciał, bo zawsze miałem marzenie, żeby grać gdzieś wyżej. W Ekstraklasie na przykład, tak? No. Czy jeszcze wyżej? Nie, bez przesady. No dobra. Ale zawsze chciałem grać w tą piłkę. Nie było możliwości, żeby jeździć na treningi do Górnika, do Łęcznej. Ale człowiek od nas z miejscowości gra w Górniku, więc bardzo się cieszę. A ja robię co innego. No dobra, Błękit Cyców, w której klasie rozrywkowej? Rozrywkowej to ty występujesz poza klasą rozgrywkową. To jest A-klasa lubelska, grupa trzecia. Grupa trzecia i w tym sezonie, proszę państwa, jak sobie radzi Błękit Cyców? 7 punktów na 9 możliwych, wygrane derby z Ludwiniakiem. Bardzo dobrze. Tak, dobrze? No ale z Trawnikami. Ostatnio był remis, tylko 1-1. Karol, dlaczego? No, bo mnie nie było. A, no właśnie. No właśnie.
Powiedz mi, bo ty nie występujesz we wszystkich meczach. Nie, ale bardzo się cieszę, że w najbliższym wystąpię, w sobotę. Mhm. Ale z kim to wam nie powiem. Czego nie powiesz? Bo nie pamiętasz? Nie pamiętam. A wiesz, o której godzinie? Wiem, godzina 12. Godzina 12, czyli jak oglądacie ten odcinek, to już ten mecz się zaczął, więc pędźcie. Kszczonowie Kszczonów. O! Dobrze. Już teraz sobie przypomniałem. Ludwiniak to jest wasz derbowy rywal, tak przeczytałem. Tak jest. Lubicie się, macie jakąś kosę ze sobą? Ja lubię tam wszystkich ludzi, co grają ze mną w piłkę, więc nikogo się nie czeka. Dobrze, okay. Mili Państwo, zapraszamy na krótką przerwę i wracamy za chwilę. Będzie jeszcze na pewno mnóstwo pytań do Karola, także machamy jak familiadzie i widzimy się za chwilę. Druga część programu Co tam? Karol Zawrotniak, zespół Defis i przede wszystkim Błękit Cyców. Na jakiej pozycji grasz? Właśnie. Kiedyś byłem skrzydłowym, teraz jak mam mniej kondycji, to z przodu. Okej, z przodu, czyli napastnik. Tak jest. Dobrze, jakieś sukcesy? Kilka bramek udało mi się. Jesteś bardziej jak Benzema, czy bardziej jak Grzegorz Rasiak? Kiedyś też grał na napadzie chyba, nie? Jeżeli gram w A-klasie, to raczej jak... Jak Grzegorz Rasiak, okej. Jest drugi Zawrotniak też w zespole. Tak, to jest mój rodzony brat. To jest twój rodzony brat, czyli niczym bracia Brożek. Golec. Nie, albo Golec. Utalentowani, wiecznie młodzi. Kto jest lepszym piłkarzem, ty czy twój brat? On chyba na obronie gra, więc pewnie mój brat jest dużo silniejszy, jest większy, jest obrońcą, ma więcej odwagi na boisku. Zresztą nie wyobrażam sobie, jakbym miał wyjść na koncert z uszkodzoną nogą, ale zdarzało się, że tak powiem, kuśtykać, jak to się mówi, potocznie na scenę, ale mam nadzieję, że nigdy nie trafię na obrońcy, który nie lubi blisko pola. Powiedz mi jeszcze, czy są jakieś przyśpiewki? Czy Błękit Cyców ma swoje przyśpiewki? Jak to wygląda od strony kibiców? Koniecznie byśmy chcieli to poznać, to naprawdę nas zastanawia. Kolejne pytanie? Nie, no musisz, proszę bardzo. No. Kolejne pytanie? Nie ma? Nie, coś jest na pewno. Słuchaj, jak nie ma przyśpiewek, mamy kilka propozycji. Mamy propozycje, tak. Tak, tutaj... Chętnie posłucham. Słuchajcie, mieszkańcy Cycowa i kibice. Błękit Cyców. Poczekaj, bo gdzie tutaj było... Na melodię czy ty weźmiesz ze mną ślub? Bo dziś wygra mój Cyców. Jakbyś zaśpiewał, to myślę, że by się to przyjęło. Ale nie wiesz jak dalej. No to wystarczy to. A jak? Jak to? Bo dziś wygram mój Cyców. Słuchajcie, jak słyszycie, ja mam głos po weekendzie. Tak. Chłopaki, jeszcze nie. A niezwyciężony Błękit Cyców nasz, aż oderwać wzroku dziś nie mogę. Niezwyciężony Błękit Cyców nasz, aż oderwać. Piłki dziś nie mogę. O! Jednak jest, dobrze. To będzie to już mamy. To zanotowane. Czekaj, zanotuję ten naszym stylem. Błękit Cyców, ale też takie proste mogą być prześpiewki. Czy Karol gra na naszych urodzinach? Tak. Tak? Tak, w związku z tym, że są na Stadionie Narodowym, no to wzięliśmy piłkarza. Tak? No oczywiście. Przypominamy, 22 września odcinek jest emitowany przed czy po? Przed. Spokojnie. No to zapraszamy, 22 września to jest sobota, roztańczony PG Narodowy, no i między innymi zespół Defis na scenie, my tam będziemy, które urodziny? Piąte urodziny. Czy ciebie, Karol, już pytali o wspomnienia związane z naszym radiem? Masz pamiętam. Jakieś takie pierwsze? Takie pamiętam. Tak. Rozdziwiczenie? Dokładnie tak, jak pierwszy raz utwór poleciał w Bestliście, tak bardzo tego chcę. To było dla mnie coś pięknego, jednocześnie nie zapomnę, jak pod jeziorem stałem autem, chłopaki ćwiczyli na siłowni, a ja czekałem na ten moment, tak, tam słabo odbierało 106,10, bo na Lubelszczyźnie taka częstotliwość. Ale nie zapomnę jak ten utwór poleciał w propozycjach. Ciary, tak. Tego się nie zapomina. A potem poszło, były pierwsze miejsca, chyba ten utwór też się tam znalazł. Tak, kilka razy, tak. Tak. Dokładnie tak. Oby tak dalej. No i zapraszamy serdecznie na Stadion Narodowy 22 września jeszcze raz, a właściwie to Karol teraz zaprosił. Zapraszam, nie będzie granie w piłkę, ale będzie granie disco polo.
Ta program Co tam, część trzecia i niestety ostatnia, za co bardzo przepraszamy, ale no wiecie jak jest. Niestety przyszedł komornik, zabrał nam stół. No, także wiecie jak to u nas jest. W każdym razie z nami jeszcze Karol Zawrotniak, zespół Defis. Karolu, jesteśmy wielkimi fanami twojej twórczości i twojego zespołu, to na pewno o tym wiesz. Słucham. Postanowiliśmy wziąć na swój poradny warsztat piosenkę Czy ty weźmiesz ze mną ślub? Słyszałeś? Słyszałem. Jeżeli ktoś nie słyszał, widziałem to teraz... Widziałem też teledysk piękny, który zrobiliście z tą rakietką. No właśnie, to teraz fragment tego teledysku. Czekaj, nie, możesz proszę. Karol, nie. Nie, naciśnij. Nie. Ja się pod tym nie podpisuję. Czy ty weźmiesz rano fut, choć nie czujesz stóp, to nie wchodzi w grę, bo w pracy musisz być nie. Może spóźnić się, ubierasz się, choć serce wie. Czy ty weźmiesz rano fut, choć nie czujesz stóp, to nie wchodzi w grę, bo w pracy musisz być nie. Może spóźnić się, ubierasz się, choć serce wie. Karol, jak opinia? Jak ci się to podobało? Co ci się najbardziej podobało? Teledysk czy jednak tekst? Czy melodyjność, czy głos Konrada głos może? Mój, głos Norberta. Co było najlepsze w tym wszystkim? Najlepsze? To, że wyłączyłem po 3 sekundach. Tylko po 3 sekundach! Przecież to było takie znakomite, takie odświeżające, aczkolwiek prawdziwe jednak problem. 5 pierwszych słów refrenu wystarczyło, żeby już dalej tego nie słuchać. Specjalnie muszę ci powiedzieć, że nasz program, nasza redakcja skorzystała z dodatkowego budżetu, przeprowadziliśmy badania i wyszło, że 99% mężczyzn ma problem ze wzwodem o poranku, dlatego ten utwór się pojawił. 1% nie wiem, kogo dotyczył, ale... No oni nie korzystają z tych pigułek. Co my. Tak. Ale żeby przejść obojętnie obok tematu wzwodów, Karol jako napastnik drużyny Błękit Cyców... Nie, bez zwodów. Zwód. Karol, jest challenge u nas polegający na tym, że musisz wyżonglować przynajmniej 5. 5 razy piłką bez powietrza, bo nie stać nas na napompowaną, więc mamy piłkę bez powietrza. 3 argumenty, że za nie. Dzieci za nie. Na księżycu nie mają powietrza. Za droga kamera, za duży telewizor i boli mnie noga. 4. A ty jesteś prawonożny? Tak. To lewą nogą. W takim razie dawaj, Karol Zawrotniak żongluje lewą nogą. Proszę, my się odsuwamy w ogóle, wychodzimy z kadru. Zróbmy tak jak na boisku. Karol, 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 Karol. Ale, a jak zrobię tylko 2? Nie, tu jest... To 3, dawaj. Dawaj, próbuj. Ale ja dobra, będę bronić, ja będę się rzucał. Wy zrobicie razem 2. Dobra. Ty zaczynasz. On zawsze gra brzuchem, wiesz dlaczego? Czy to było klatką, co tutaj uderzyło? 3, 4, jest! Dobra, tak. Mamy 4. Trzymajcie się, ja idę, bo... Czekaj, Karol, podpisz piłkę, piłka do wygrania u nas mecz w programie. Miałem mieć, mecz czekaj. Miałem mieć. Patrz, mecz Karol Zawrotniak Defis, trener, napisz. Trener jak to zobaczy? Napisz, Karol. Trenerze, niech trener tego nie ogląda, dobrze? Trenerze, znaczy spokojnie, Karol, to będzie emitowane już w trakcie meczu. Ty już zostaniesz zmieniony w tym czasie, jak to będzie wyemitowane. Ale ty masz podpis, ja cię. Patrz. I ta piła do wygrania u nas w programie. Co trzeba zrobić, Konrad, żeby ją mieć? Trzeba wejść na nasz profil na Facebooku, Vox Music TV, i tam zostawić komentarz. Ślad. Jakiś ślad po sobie, tak jest. Ale już będzie napompowana. Najciekawszy komentarz, który wybierze Kasia, zostanie nagrodzony właśnie tą piłką oryginalną. Prawie nie używam. Z naszego studia. Wielkie brawa, Karol Zawrotniak. Zespół Defis, pozdrawiamy i do usłyszenia, do zobaczenia. To był program Co tam? Widzimy się za 2 tygodnie.